Mamy podać miarę kąta alfa. Kąt alfa jest kątem wpisanym, opartym na łuku AB. Tutaj mamy łuk AB i kąt alfa ma swój wierzchołek na okręgu, więc jest kątem wpisanym, opartym na łuku AB. Kąt 70 jest również kątem opartym na łuku AB, ale jest kątem środkowym, ponieważ jego wierzchołek jest tutaj w środku okręgu. Żeby podać miarę kąta alfa, trzeba pamiętać o zasadzie, że miara kąta wpisanego jest dwa razy mniejsza od miary kąta środkowego opartego na tym samym łuku. Więc alfa będzie dwa razy mniejszy od 70. 70 dzielimy na 2, wszystko podajemy w stopniach. 70 na 2 to 35 stopni, więc alfa to 35 stopni.